Jestem dzisiaj w Centrum Robotycznym ABB w Warszawie. Za chwilę zobaczymy przykład zrobotyzowanej celi, a ja opowiem Wam o najnowocześniejszych technologiach mechatronicznych stosowanych w przemyśle. Posłuchajcie dalej. Ta cela jest przykładem zrobotyzowanego stanowiska, które zawiera nie tylko znane wszystkim roboty przemysłowe, ale także nasz inteligentny system transportowy Akopostra. Jak możecie zauważyć, samo demo jest zbudowane bardzo prosto. Segmenty ułożono w niewielki kształt owalu, ale uwaga, jednocześnie skrywa ogromne możliwości. Zobaczmy je z bliska. Akopostra nie zawiera żadnych skomplikowanych elementów mechanicznych, a jedynie wózki sterowane za pomocą sił magnetycznych. Dzięki temu możemy tworzyć niezwykle dynamiczne maszyny. Mówimy tutaj o prędkościach rzędu 4 metrów na sekundę i przyspieszeniach do 5G, które naprawdę robią wrażenie. Daje nam to od razu odpowiedź na pytanie, dlaczego takie systemy są coraz bardziej popularne. Oczywiście chodzi o szybkość i wydajność. Na przykład w branży e-mobility produkcja akumulatorów wymaga absolutnie najwyższej wydajności i precyzji, a każda milisekunda ma ogromne znaczenie. W innych jednak branżach liczy się coś jeszcze – elastyczność. Na przykład w branży spożywczej istnieje bardzo duża konkurencja, a marki prześcigają się w oferowaniu zróżnicowanych produktów. Co więcej, ostatnie lata pandemii i globalnych kryzysów gospodarczych pokazały, że rynek się zmienia i staje się nieprzewidywalny. Widzimy, że produkcja nie może opierać się już wyłącznie na wydajności i korzyściach, jakie niosła za sobą produkcja na wielką skalę. To elastyczność i zdolność do adaptacji produkcji są odpowiedzią na wymagania rynku. Rozważmy teraz przykład linii rozlewniczej, w której często pracują maszyny podobne do tej obok mnie. Rynek aktualnie wymusza na producentach wytwarzanie wielu wariantów tego samego produktu. Oczywiście, jeżeli chcemy zacząć produkować nowy typ butelki, musimy dokonać w maszynie wielu zmian. Musimy wymienić uchwyty na większe, musimy zmienić rozstaw między butelkami, a także czasem zmienić ich ilości grupowane w poszczególnych sekcjach. To oczywiście powoduje, że linia jest zatrzymana i nie zarabia. Problemy generują jednak rozwiązania. Rozwiązaniem w tym przypadku jest podejście adaptacyjne i zastosowanie systemu transportowego takiego jak Akopostra. Każdy jego wózek jest sterowany zupełnie indywidualnie, dzięki czemu zmiany takie jak na przykład zmiana rozstawu butelek czy ich ilość grupowana w poszczególnych sekcjach może być wykonana wyłącznie za pomocą oprogramowania, nawet bez zatrzymywania linii. Co więcej, jeśli chcemy również uniezależnić się od parametrów takich jak wielkość czy kształt butelki, to możemy złapać je za pomocą dwóch zsynchronizowanych ze sobą wózków, w ten sposób eliminując konieczność zatrzymywania linii. Ten prosty przykład pokazuje, że takie technologie są bardzo rewolucyjne i mogą zmienić przemysł, eliminując na przykład konieczność przestojów. To jednak nie koniec możliwości. Mówiąc o adaptacyjnym podejściu do produkcji, nie możemy się skupiać tylko na tym, co dzieje się w fabryce. Musimy spojrzeć szerzej. Od momentu zaplanowania produkcji, przez utrzymanie ruchu, aż do potencjalnej modernizacji. Nasze demo prezentuje najprostszy możliwy schemat toru, czyli po prostu owal. Jednak dzięki temu, że cały system Akopostra jest zbudowany modułowo, możliwości ich łączenia są praktycznie nieograniczone. Już na etapie planowania produkcji jesteśmy w stanie zaplanować całą linię tak, aby doprowadzić ją do potencjalnego produktu. Co więcej, całą maszynę możemy zasymulować w środowisku wirtualnym i przetestować całą maszynę jeszcze zanim rozpoczniemy jakiekolwiek prace mechaniczne. Kiedy przechodzimy już do utrzymania ruchu, zależy nam oczywiście na tym, aby nasza maszyna była jak najbardziej niezawodna i trwała. Na szczęście Akopostra nie posiada zbyt wielu elementów mechanicznych, które ulegają zużyciu. Okresowej wymianie podlegają jedynie kółka naszych wózków, ale i one potrafią wytrzymać nawet do kilku miesięcy nieprzerwanej pracy. Wreszcie w cyklu życia maszyny może dojść do sytuacji, kiedy same zmiany w oprogramowaniu nie wystarczą i może być konieczna większa modernizacja. Wtedy, podobnie jak na samym początku przy planowaniu produkcji, możemy w prosty sposób, korzystając z segmentowej budowy, wydłużyć całą linię albo dodać kolejne stacje. Podsumowując, te przykłady obrazują, że nasze systemy mechatroniczne zabezpieczają cały cykl życia maszyny, a nie tylko czas, kiedy pracują w fabryce. Oczywiście jest to tylko jeden przykład aplikacji spośród wielu zastosowań dla tych technologii. Istotne jest jednak to, że tylko wtedy, kiedy wszystkie elementy maszyny, takie jak system transportowy, jak system wizyjny, jak robotyka, współpracują ze sobą i są
gotowe do przyszłych zmian, możemy mówić o nowoczesnej i aktualnej technicznie produkcji adaptacyjnej. W opisie filmu znajdziecie odnośniki, gdzie szukać informacji na temat produkcji adaptacyjnej oraz kontaktu ze mną. Warto również umówić się na spotkanie, aby na własne oczy przekonać się, jak działają technologie mechatroniczne w Centrum Robotycznym ABB.